Aniołowicz. Proszę kolegów, bardzo i koleżanek i kolegów, bardzo dziękuję za cierpliwość, że koledzy tak długo chcą mnie słuchać, ale ponieważ zjazd jest tak ważny i obradujemy nad tak ważnym tematem, więc wydaje mi się, że jest potrzeba, żebyśmy się uzbroili w cierpliwość i trochę posłuchali. Ja zgłosiłem do prezydium zjazdu swoje, na piśmie swoje wnioski i propozycje co do zmian statutowych. Nie będę ich tu wszystkich przedstawiał, bo jestem świadom faktu, że mam tylko 5 minut, ale kilka ważniejszych kwestii chciałbym omówić. Na wstępie chciałem zwrócić uwagę na jeden problem, znaczy coś mi się nasunęło, jak słuchałem kolegi Skibińskiego, to tak, bo się chciałem, uporządkowałem sobie te swoją wypowiedź nie według ważności tematów, a według kolejności, w jakiej one się pojawiają. Kolega pojawiają w statucie, więc ważność jest różna. Kolega Skibiński zwrócił uwagę, że bardzo słusznie komisja statutowa usunęła ze statutu podział na członków macierzystych i niemacierzystych, bo to właściwie dzisiaj nie ma już żadnego znaczenia. Wszyscy jesteśmy członkami zrzeszenia, jedni są członkami kół, jedni nie są członkami kół, ale zwracam uwagę, że w paragrafie 5 ustęp 1 punkt 1 i w paragrafie 14 ciągle jest mowa o tym, że członkami zrzeszenia są osoby fizyczne, członkowie kół i niebędący członkami kół. Po co takie rozróżnienie? Wszyscy jesteśmy członkami zrzeszenia, raz jesteśmy członkami kół, raz nie jesteśmy. A co gorsze, w paragrafie 14 mówi się o tym, że jak ktoś wystąpi z koła i nie należy do innego, to zyskuje status członka niestowarzyszonego. Co to? Nie ma takiego pojęcia status członka niestowarzyszonego. Jestem członkiem zrzeszenia, nie jestem członkiem żadnego koła. To bym chciał wyjaśnić. Rzecz dużo, dużo ważniejsza. Otóż jak czytałem ten projekt tego statutu, to pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to jest taka, że tam na każdym możliwym miejscu pojawia się zadanie czy obowiązek realizowania zadań zleconych przez ministra ochrony środowiska. Otóż, jak rozumiem, to jest wynik tego, że do ustawy ustawodawca wprowadził czy umożliwił ministerstwu wydawanie zrzeszeniu zaleceń, które to jest zadaniem zrzeszenia, żeby to wykonywać. I ja to mogę w pełni zrozumieć, bo jest dla mnie rzeczą oczywistą, że skoro minister ma w swoim dziale łowiectwo, to nie może być tak, że nie mam żadnej możliwości kierowania tym i oburzanie się, że tutaj ministerstwo usiłuje ingerować, nadzorować za bardzo, czy to jest nieporozumienie, bo w końcu to jest dział administracji, który musi podlegać jakiejś nadzorowi i ingerencji państwa. Natomiast zupełnie inną kwestią jest w naszym zrzeszeniu, jak głęboko ta ingerencja ma sięgać. Bo z ustawy to wynika, że minister może określić zadanie, zadanie do wykonania zrzeszeniu, ale nie kołu łowieckiemu, nie członkowi koła łowieckiego i nie członkowi zrzeszenia. I dlatego wtykanie wszędzie w tym statucie, że obowiązkiem członka zrzeszenia, obowiązkiem koła łowieckiego i obowiązkiem członka koła łowieckiego jest realizowanie zadań zleconych przez ministra, jest nieporozumieniem. Bo ja jako członek koła łowieckiego nie będę realizował zadania zaleconego przez ministra, bo pan minister, jak doskonale wszyscy wiemy, zadaje zalecenia zrzeszeniu, a zrzeszenie ma podjąć uchwały i te uchwały my będziemy realizować, tak? Więc ja nie jestem zobowiązany zaleceniem, ja jestem zobowiązany uchwałami zrzeszenia. Zrzeszenie ma zadbać o to, żeby te uchwały prawidłowo, czy te zalecenia prawidłowo przekształcić na jakieś uchwały. Bo ja nie chciałbym sytuacji, żeby stanie na forum koła dyskusja, żeby kolegę Iksińskiego wyrzucić z koła, albo Bóg wie z czego, czy koło w ogóle usunąć ze zrzeszenia, czy źle je ocenić przy dzierżawie obwodów, dlatego że nie wykonywało zaleceń ministra. Koło może być krytykowane za niewykonywanie zaleceń zrzeszenia. I to jest duża, duża różnica. Teraz kwestia zadań koła. To znów może mniejszego znaczenia, ale w zadaniach koła, które są określone w paragrafie 23, proponuję wyrzucić punkty 9 i 10. Jeden to jest taki słynny punkt o współpracy ze szkołami.
Otóż ja wcale nie uważam, że zadaniem koła łowieckiego jest współpraca ze szkołą. Jak ktoś chce współpracować ze szkołą, to proszę bardzo. Ty... Słucham? Kolego Witku, czas. Już czas? Tak. Dobrze, to ale jeszcze ja jedno, mogę jedną pół minuty? Poproszę, dobrze. Poproszę jako przewodniczący. Dobrze, ale jeszcze chciałem pół minuty, bo tutaj mi się nasunął taki, jak kolega Skibiński tłumaczył o tym rezydencie, to zauważyłem jedną rzecz, której chyba nikt nie zwrócił uwagi. Otóż jak się patrzy na ten zapis, to z niego wynika, że zarząd koła może nadać status rezydenta obecnemu członkowi koła, który jest w ogóle bardzo niechętny temu rozwiązaniu, tak? Czyli ja jestem członkiem 10 lat i zarząd podejmie decyzję, że mi nada status rezydenta, no. To jest jakaś pomyłka, znaczy ja wiem, że nie taka była intencja, ale proszę przeczytać. Jest napisane, zarząd nadaje status rezydenta w szczególności przy deklaracji, w szczególności, to znaczy w innych przypadkach też może nadać. I wcale nie jest powiedziane, że na wniosek tej osoby. Kolego, tak? Dziękuję bardzo. Nie polemizujemy ze sobą. Nie, ja tylko zwracam uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę kolegę Dariusza Zaleskiego o zabranie głosu. Przygotowuje się kolega Jan Łuszczak. Jan wyszedł. Przepraszam, ja wpisów jeszcze do komisji. Panie minister, kolego przewodniczący, pozwolę przedstawić swoje uwagi do projektu statutu zgłoszone przez delegatów Okręgu Olsztyńskiego. Generalnie za zasady uważamy, że dzisiaj bezwzględnie powinniśmy przyjąć statut. My wiemy doskonale, że statut nie jest doskonały. Ma wiele kwestii, nad którymi powinniśmy się bez wątpienia zdecydowanie bardziej pochylić i rzeczywiście go dopracować w najbliższym czasie. Ale z tych takich, powiedzmy sobie, podstawowych rzeczy, które uważamy, że jeszcze dzisiaj powinniśmy dokonać pewnych korekt, ich zmian, to jest kwestia paragrafu pierwszego zaraz tej propozycji Komisji Statutowej. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy żeście sobie przeczytali, to jest poprawka numer 7. Dzisiaj mamy w brzmieniu Polski Związek Łowiecki, ustęp pierwszy. Polski Związek Łowiecki, zwany dalej zrzeszeniem, jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny, czyli odstrzał zwierzyny, oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności, czyli też odstrzał. Nasi przeciwnicy bez wątpienia powiedzą, no ten Polski Związek Łowiecki to tylko i wyłącznie zabija biedne zwierzęta. W związku z powyższym proponuję usunąć tą poprawkę Komisji Statutowej i pozostawić zapis w obecnym projekcie, który wszyscy macie dostępny, że Polski Związek Łowiecki, zwany dalej zrzeszeniem, jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką, przecinek, chronią środowisko przyrodnicze, przecinek, kultywują tradycję, etykę i kulturę łowiecką. I jest to moim zdaniem zapis merytoryczny, oddający istotę funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego. Kolejna kwestia do usunięcia to pozycja zaprezentowana w pozycji 9. Ustęp 4, przepraszam, paragraf 4, ustęp 2, punkt 10. Opiniowanie to jest do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej, bo to jest 84 paragraf. Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy opiniowanie kandydatów na członków zarządu głównego, których przedstawia łowczy krajowy ministrowi, oraz składanie wniosków do ministra właściwego do spraw środowiska o odwołanie łowczego krajowego wraz z uzasadnieniem. Powiem tak, w organizacji społecznej trudno sobie wyobrażać, żeby Naczelna Rada Łowiecka, najwyższa władza poza Krajowym Zjazdem Delegatów, nie miała choć możliwości zaopiniowania. Ta opinia nie jest wiążąca dla żadnej ze stron,
ale samo zapoznanie się z tymi kandydatami, zanim zostaną przedłożone panu ministrowi, no jest w pełni zasadne. No, chcemy wiedzieć, kogo Łowczy Krajowy będzie prezentował ministrowi do składu zarządu głównego. Tak jak mówię, to nie wiąże nikogo. Składanie wniosków do ministra właściwego do spraw środowiska o odwołanie Łowczego Krajowego wraz z uzasadnieniem, to również nie jest wiążące dla pana ministra, bo pan minister uwzględni taki wniosek albo go po prostu nie uwzględni w związku z powyższym, ale jest to możliwość dania wypowiedzi się społecznikom, którzy tworzą powiedzmy sobie tą organizację, że możemy się wypowiedzieć, a pan minister tak zrobi to, co uzna za stosowne i właściwe w danym momencie. Następnie w tym samym duchu kolejna poprawka to jest 11. Paragraf 4 ustęp 2 punkt 10. Zwróćcie, przepraszam, to nie będzie punkt 10, tylko mamy jeszcze 19. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania zarządu głównego zrzeszenia i wykonywanie rocznego planu działania i budżetu zrzeszenia oraz udzielanie absolutorium zarządowi głównemu. To również swego rodzaju niewiążące działanie Naczelnej Rady Łowieckiej, która powinna mieć możliwość oceny działalności organu zarządu głównego, tego wykonawczego, zarządzającego. To znowu nie jest kwestia wiążąca, ale myślę, że daje poczucie społecznikowskiego, jak gdyby możliwości oddziaływania na funkcjonowanie tego zrzeszenia. Myślę, że my w naszych działaniach powinniśmy wszystko uczynić, abyśmy maksymalnie zachowali społecznikowski charakter Polskiego Związku Łowieckiego i są takie możliwości. W związku z powyższym przynajmniej wykorzystajmy tę możliwość, która myślę, że nie przeszkadza nikomu, a pozwala nam rzeczywiście czuć się w naszej organizacji dobrze. Daszbor, z podziękowaniem. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Proszę o zabranie głosu, przepraszam, Jana Łuszczaka. Panie ministrze, koleżanki, koledzy. Byłem członkiem komisji statutowej powołanej przez Naczelną Radę Łowiecką. Aktualnie jestem członkiem komisji uchwał i wniosków. I chcę powiedzieć kilka rzeczy, które związane są z tym, co nas spotkało jako członków Komisji Statutowej i z czym się dalej zmagamy w Komisji Uchwał i Wniosków. Wiem, że tutaj padł wniosek na sali, bo taki został przeniesiony tam do obrad Komisji Uchwał i Wniosków, żeby przyjąć uchwałę zatwierdzającą statut w brzmieniu tego projektu, który został uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez kolegę Skibińskiego w dzisiejszym wystąpieniu. Te uwagi, które zostały zgłoszone przez kolegę Skibińskiego, są uwagami, które były wypracowane w toku konsultacji, jakie się odbyły już po Naczelnej Radzie Łowieckiej, i uważam, że te uwagi powinny być przedmiotem uchwały, jaka dzisiaj była podjęta. Pytanie tylko tak, jeżeli taką uchwałę podejmiemy zatwierdzającą statut w tym brzmieniu przyjętym przez Naczelną Radę Łowiecką ze zmianami wynikającymi z wniesionych uwag przez kolegę Skibińskiego jako delegata, ale też działającego z upoważnienia pozostałych członków komisji statutowej, co zrobimy z pozostałymi uwagami zgłoszonymi dzisiaj w czasie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów. Ja osobiście optuję za tym, żeby jednak uchwałę o zatwierdzeniu statutu dzisiaj podjąć. Natomiast pod rozwagę, nie jest to jeszcze stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków moje, mój pogląd osobisty, aby Krajowy Zjazd Delegatów zarządził przerwę w obradach po uchwaleniu już statutu do na przykład czerwca albo do jesieni, żeby upoważnił jednocześnie Komisję Uchwał i Wniosków, która została dzisiaj powołana,
aby dalej pracowała nad zgłoszonymi przez delegatów uwagami do statutu i żeby po przerwie Krajowy Zjazd Delegatów dokonał ewentualnie zmian w statucie, który będzie przedłożony ministrowi i przez niego być może zostanie zatwierdzony. To jest wersja, która uważam, że no, jest wersją do przyjęcia pod względem prawnym. Ale mówię, nie jest to stanowisko jeszcze komisji uchwał, natomiast jest to stanowisko, prawda, moje. Cały czas do tej pory działaliśmy pod presją czasu. To, co było w wystąpieniu kolegi Skibińskiego, taka była rzeczywistość. Te terminy, jakie zostały określone w przepisach ustawy, powodują, że tego czasu jest brak. Koledzy, my nie jesteśmy w stanie realnie opracować dzisiaj statutu z uwzględnieniem wszystkich poprawek, jakie zostały zgłoszone do statutu. Przedstawienie choćby tylko poprawek tych, które zostały zgłoszone pod rozstrzygnięcie, no zajęłoby nam no, co najmniej kilka, jak nie więcej godzin czasu. Może dni nawet, prawda. Oczywiście, że wersje dalszej pracy są możliwe różne, natomiast ta wersja, którą przedstawiłem, jest wersją, która powoduje, że wychodzimy z obrad dzisiejszych ze statutem, bo to jest najważniejszy jednak cel naszego dzisiejszego spotkania. Ja jako członek komisji statutowej, a obecnie uchwał i wniosków, mam pewien niedosyt co do możliwości, czy do tego kształtu dokumentu, jaki został wypracowany, ale to nie znaczy, że ten niedosyt ma nie być w jakiś sposób usunięty. Jest taka możliwość, prawda, ale apeluję do kolegów delegatów, abyście taką możliwość jednak nam w dalszych pracach dali. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję koledze. Przygotowuje się kolega z mandatem numer 6, kolega Arkadiusz, znaczy proszę o zabranie głosu. Arkadiusz, przepraszam, nazwisko jest niewyraźnie wpisałeś. Płotka, dziękuję bardzo. Przygotowuje się kolega Marek Papuga z Okręgu Warszawskiego, mandat 259. Panie ministrze, panie prezesie, dzisiaj jestem tutaj, ponieważ upoważnili mnie do tego moi koledzy. Już mówię spokojnie i będę mówił spokojnie, bo jestem spokojnym człowiekiem. Podchodząc do tego mandatu, nie wiem, czy koledzy podeszli podobnie, ja mam nadzieję, że tak, zorganizowałem kilka spotkań. Naliczyłem razem około setki ludzi, z którymi się spotkałem. To byli prezesi, łowczowie kół łowieckich mojego regionu, okręgu białostockiego, okręgu siedleckiego, jak również część mazowieckiego. Spotkałem się z około setką ludzi, przede wszystkim szeregowymi myśliwymi i oni upoważnili mnie do tego głosu i podali mi 7 punktów w czasie tych spotkań, które chcieli, żebym tutaj zaprezentował i o których chciałbym wam powiedzieć. Co jest dla nich ważne, dla szeregowych myśliwych? Panie ministrze, to jest najważniejsza rzecz. Zrobiłem te punkty od 1 do 7, które są dla nich ważne. Pierwsze to jest, musimy coś zrobić z hejtem przeciwko myśliwym. Bez tego jesteśmy... Słuchajcie, jeszcze pół roku temu mój kolega z koła, Lucjan Marciszonek, powiedział, nie wiem, czy mogę mówić jego imię, ale pewnie mogę, powiedział mi, Arek, my jesteśmy na Podlasiu, nie bójmy się, mówi, my żyjemy dobrze z rolnikami, przychodzi na nasze hubertusy starosta, burmistrz, jest fajnie, super. W tym roku, słuchajcie, koło Jedlina, 40 aktywistów na polowaniu, przerwane polowanie, strefa ASF. Paweł dzwonił do mnie, mówi, Arek, po tych protestach my mamy 2 przypadki ASF-u, mimo że rozdałem im rzeczy do bioasekuracji. Druga rzecz, koło OHZ u mnie Rutka, przerwanie przez aktywistów polowania. Jeśli my sobie z tym nie poradzimy, będziemy w czarnej dziurze. Druga rzecz, panie ministrze, czy jest szansa,
I to jest od moich kolegów, bo to nie są moje mądrości, od moich, żeby polowanie i szkolenie psów myśliwskich oraz polowanie z dziećmi, naszymi dziećmi, pociechami wróciło do ustawy łowieckiej, żebyśmy mogli, bo mówił o tym prezes Rafał Malec, żebyśmy mogli polować z naszymi dziećmi. Mój syn płacze, bo nie może już z ojcem jechać na polowanie. Przecież my jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. My nie, ja przynajmniej, mój syn ma 11 lat, ja przy nim staram się nie patroszyć, tak? Nie pokazywać mu, nie wiem, tej strony łowiectwa, która może go zrazić, tylko on spędza z ojcem czas i ma do tego prawo i powinien mieć do tego prawo. Następna rzecz, komunikacja ze społeczeństwem. Szeroko rozumiane, pracuje nad tym Ola Schulz czy koleżanka Ala, ale to wiem, że wiele jest zapisów statutu, które mają to zmienić, tą komunikację. Promocja łowiectwa. Teraz powiem rzecz taką, pewnie może sala zabuczy, natomiast to jest ważne dla moich kolegów. Ja nie oceniam tego, bo to nie są moje mądrości. To są rzeczy, które są ważne dla moich kolegów i to koledzy moi prezentowali. Transparentność, mówimy o transparentności płac w Polskim Związku Łowieckim. Moi koledzy mówią, dlaczego jeśli my się składamy, mamy nie znać płac naszych wybrańców. Następna rzecz, panie ministrze, i mówię to również jako lekarz weterynarii, ponieważ od 2014 roku wspólnie z żoną mieliśmy czwarty przypadek ASF w gospodarstwie, zwalczamy ASF. Wspólnie z żoną robimy to. Dzisiaj mnie ten kolega wzburzył, dlatego że przede wszystkim dlatego, że wiecie państwo, ja nie chcę już mówić tutaj w szczegółach, ale ja za pojechanie do gospodarza i pobranie prób od 10 tuczników dostaję kwoty pieniędzy takie, że jakbym wam powiedział, to byście tu wybuchnęli śmiechem. Słuchajcie, ja dostaję za próby 30 zł. I 0,83 za dojazd do gospodarza. I gospodarz mówi mojej żonie, powiem wam, że trzeci samochód kupiliśmy, bo gospodarz mówi mojej żonie, że jak moim terenowym samochodem, a wiedzą, że jestem myśliwym, no bo wszyscy się znamy, mała miejscowość, przyjedzie, to ją wygonią. Tak traktują lekarzy weterynarii. To też nie chciałem o tym powiedzieć, że wróciłem się, czy koledzy się wracali po płachtę, no bo tak. Jest ważna ta nasza kultura, etyka łowiecka. Ja wracam się 30 km za własne pieniądze po płachty, żeby zachować bioasekurację, odkażanie, bo jesteśmy lekarzami weterynarii, to my to robimy. Za nasze własne pieniądze jako myśliwi. Tak? Okej. Mam trzy prośby, naprawdę proszę. Szczególnie zwracam się tu do Pawła, do Rafała i do kolegów psiarzy. Ten wniosek poparło bardzo wielu kolegów psiarzy. Słuchajcie, tą poprawkę, którą prezentował Przemek Miros. My to ustaliliśmy wcześniej. Naprawdę paragraf 84 punkt 16, proszę, żeby tą poprawkę przyjąć. Dotyczącą psów, chodzi o to, żeby kluby raz mogły organizować konkursy pracy, tak? I dwa ostatnie punkty, naprawdę koledzy, mówi się, były wywiady, że my chcemy rozbetonować układ, system. Paragraf 113, absolutorium, 2/3 głosami w kole nie rozbetonuje systemu. Ono zażelbetuje ten system. I drugi punkt, 33 ustęp 2, usuwanie z koła. Wróćmy do tego, co było przez walne, a nie przez zarządy kół. I o to bardzo proszę. Dziękuję ci. Dzięki. Dziękuję koledze. Kolega z Okręgu Warszawskiego. Zapraszam. Kolega Marek Papuga. Proszę trzymać się czasu wypowiedzi. Bardzo proszę. Panie ministrze, Marek Papuga, mandat numer 259, Okręg Warszawski. Panie ministrze, szanowni koleżanki, szanowni koledzy. Jak przeanalizujemy ustawę, od artykułu 2 przez 6, 32 i 33, gdzie się mówi o tym, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością ogólnonarodową, że minister właściwy do spraw środowiska sprawuje, jest organem naczelnym administracji rządowej w zakresie łowiectwa, że gospodarkę łowiecką prowadzi PZŁ, że wreszcie działalność PZŁ finansowana jest z funduszy własnych, PiS-owych, składek członkowskich, etc.
Pan minister w swoim wystąpieniu też powiedział, że widzi bardzo ważną rolę kół łowieckich. Ja powiem więcej, powiem, że koła łowieckie mają podstawową rolę w działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Pracują, płacą, wypłacają odszkodowania. Bez kół łowieckich praktycznie nie może funkcjonować ten związek. Bez naszej pracy praktycznie on nie może funkcjonować. Natomiast pozycja koła, jak prześledzimy nasz statut, może inaczej, pozycja koła zawsze była marginalizowana. Podkreślam sobie, była. Ale jak przeglądujemy projekt naszego statutu, wcale nie jest lepiej. Już nie mówię w pierwszych paragrafach 88, 9, 7 i tak dalej, gdzie się mówi o naczelnych organach Polskiego Związku Łowieckiego, tam nie ma koła i dobrze, bo to są organy naczelne, które mają reprezentować nas na zewnątrz. 80% jej pracy powinno być na zewnątrz, 20% do środka. Ale jeżeli wejdziemy już w paragraf, gdzie się mówi o obowiązkach zarządów okręgowych i na 28 pozycji, przed ostatnią pozycją, gdzie są sprawy inne, napisane jest enigmatycznie wspieranie kół łowieckich w rozwiązywaniu problemów. To ja się pytam, to tak naprawdę jak my jesteśmy traktowani? Nas nie ma. My jesteśmy do pracy, płacenia składek i tyle. Jeżeli jeszcze pójdziemy dalej do paragrafu 102, nieszczęsny paragraf w tym pierwszym projekcie, a bardziej nieszczęsny jeszcze w tym drugim poprawkach, moim zdaniem, naszym zdaniem, bo ja reprezentuję Okręg Warszawski. Dlaczego nieszczęsny? Bo jeżeli, będę mówił o poprawce, którą mamy głosować, nie o projekcie. Komisja do oceny dla mnie z kosmosu. No, jeżeli to mają być delegaci na zjazd, to ja przepraszam, niewiele delegaci wiedzą o kołach z całego okręgu. Brak jakiejkolwiek możliwości odwołania się od decyzji negatywnej. No więc komisja daje swoją decyzję negatywną, ocenę negatywną, a my nie mamy się gdzie odwołać. Nie, mamy, do tej samej komisji. Decyzja komisji jest ostateczna. No to ja się pytam, koleżanki i koledzy, czy chcecie dalej polować? Bo tego typu zapisy, gdzie każde koło, każdy wnioskodawca praktycznie może złożyć wniosek o twój obwód, dojdzie do takiej sytuacji, że będą wreszcie słupy składać wnioski na te obwody. A za słupami będą ci, których my dzisiaj nie widzimy, a jutro zobaczymy, jak będą mieli obwody. Pytanie moje jest takie, czy chcemy dalej polować? Bo jeżeli tak, to musimy to zmienić. Czy chcemy nadal na swój czas, pracę, pieniądze poświęcać w obwodach? Czy chcemy mieć perspektywę pracy? Czy chcemy rozwijać te obwody? Czy chcemy zostawić dorobek naszych kilkudziesięciu lat, znajomości, dobre imię i tak dalej, i tak dalej? Ja mówię o dobrych kołach, tak? Nie mówię o złych kołach. Bo to jest złe, to powinien wypaść. Jeżeli chcemy to zostawić, to zostawmy ten zapis, który dzisiaj projektowany. Ja miałem gotowy w imieniu kolegów przedstawić inny zapis, ale wiem, że tu koledzy złożyli do komisji statutowej zapis, który trochę poprawia tą kwestię. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy zobowiązać we wnioskach do uchwały zjazdowej, aby Naczelna Rada Łowiecka, która na podstawie paragrafu 84 ust. 1 punkt 17 statutu, tego projektu statutu, ma obowiązek określić zasady postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów, zapisała nie wprost, ale w jakiś sposób pierwszeństwo tych dotychczasowych dzierżawców, żeby ci ludzie, te koła, którzy pracują rzetelnie, żebyśmy mieli pewność, że nikt z zewnątrz nie przyjdzie, nie zabierze nam obwodu w imię jakichś partykularnych interesów finansowych bądź innych kolesiowskich. Mało tego, wszelkie działania moim zdaniem po złożeniu wniosku przez dotychczasowego wnioskodawcę, wszelkie działania związane z wydzierżawieniem danego obwodu powinny być wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia wniosku dotychczasowego dzierżawcy. Inaczej spowodujemy wojnę, setki kłótni zakończonych publikacjami w prasie. Coś na mnie kwaczy, ale trudno. Publikacjami w prasie, procesami sądowymi, niepotrzebne wojny wewnątrz. Dlatego bardzo proszę, abyśmy głosując poprawki, odrzucili tą poprawkę mówiącą o paragrafie 102, a przyjęli poprawkę, którą koledzy zgłosili do komisji wnioskowej.
Ponieważ coś na mnie kwasze, nie jestem w stanie już omówić następnych poprawek, bardzo takich krótkich. No na przykład poprawka w paragrafie 46 ust. 5. Przepraszam, panie kolego, proszę już zmierzać ku końcowi. Już końcówkę, już robię końcówkę. No jeżeli w głosowaniu zwykłą większością ktoś nie uzyskuje absolutorium, to dlaczego ma być odwoływany bezwzględną większością? To też powinna być zwykła większość, prawda? I taką poprawkę złożyliśmy do paragrafu 46 ust. 5. Proponujemy również też, ponieważ nie ma okręgowych rad okręgowych, aby za zjazdy okręgowe, które będą odbywały się corocznie, oprócz oceny wykonania sprawozdania, budżetu i tak dalej, miały możliwość udzielania absolutorium zarządowi okręgowemu. Czas się skończył, nie jestem w stanie wszystkiego omówić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z wnioskiem formalnym zgłosił się kolega. Proszę bardzo o zabranie głosu. Jan Budnik, Nowy Sącz, mandat numer 123. Nie powiem nic nowego, bo tu już kilkakrotnie z tej trybuny padły właściwe wnioski formalne, chociaż nie były głosowane, bo nie były tak nazwane. Chciałem złożyć konkretny wniosek formalny, aby zakończyć dyskusję, poddać pod głosowanie projekt statutu razem z poprawkami wniesionymi przez komisję statutową, a resztę propozycji, które były zgłoszone do komisji, żeby przekazać Naczelnej Radzie Łowieckiej, żeby komisja statutowa dalej pracowała przez rok i w przyszłym roku, żeby przedstawiła konkretne zmiany do statutu. Dlaczego ten wniosek jako wniosek formalny winien być niezwłocznie głosowany? To po pierwsze. Po drugie, chciałem jedno zdanie uzasadnienia. Nie znam przypadku na świecie. Ja wiem, ale chcę. Nie znam przypadku na świecie, żeby gremium około 300 osób uchwaliło jakikolwiek akt prawny, który miałby ręce i nogi, mówiąc wprost. Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki i szanowni koledzy, wpadł wniosek formalny, aby przegłosować zakończenie dyskusji. Kto jest za zakończeniem głosowania, zakończeniem dyskusji nad statutem Polskiego Związku Łowieckiego? Proszę, możemy już technicznie rozpocząć? Tak, wniosek formalny. Kto jest za przyjęciem wnioski kolegi? Nie, to już to wszystko ten. Dobrze, dobra. W związku z tym, że jest to wniosek formalny, kończymy głosowanie za. I kto się jest przeciw, kto się wstrzymał, bo to jest ten sam czas głosowania oczywiście. Za 190, przeciw 44, wstrzymującym się 3, ogółem 237. Koleżanki, koledzy, zakończyliśmy dyskusję. Ogłaszam 10 minut przerwy ze względu na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków nad statutem. Panie ministrze, tak?